Dzień dobry, witam Pana na portalu Bolesinfo. Może Pan się przedstawi? Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Odluta, pochodzę z Leżajska, czyli przejechałem około 600 km tutaj, żeby być pod tym gniazdem, które jako ja i wielu innych mi podobnych obserwujemy przez internet. Gniazdo jest ładnie zrobione, zadbane, dobrze technicznie, podgląd jest zrobiony zawsze wyraźnie, ostro, no i prawie bezawaryjny. Kocha Pan bociany? To znaczy, ogólnie kocham przyrodę, bociany zwłaszcza, no bo bocian i orzeł to takie typowo polskie ptaki i ogólnie przyrodę, no, a bociany, no jak bociany. A no, wiadomo, że w tych przepowiedniach naszych przynoszą dzieci, może o to Panu chodzi? No, to, i to jest tylko i wyłącznie taka przepowiednia, to znaczy, podobno się to sprawdza, gdzie ludzie są dobrzy i tak dalej, tam bocian zakłada gniazdo, bo nie założy nigdy w środowisku dla siebie nieprzyjaznym i tam, gdzie nie czuje się pewnie. Mówi się, że tam, gdzie jest gniazdo bociany, nigdy piorun nie uderzy, tak? No, to też jest niby przesąd, ale... No, ale proszę tak powiedzieć od serca, czym Pana te bociany ciągnęły? Także Pan je tak kocha, że Pan potrafił tu przejechać prawie 600 km, żeby je zobaczyć. Proszę Pana, to od serca to jest tak ciężko powiedzieć. Ogólnie przyroda, bo to akurat te gniazdo, tutaj mam kontakt z właścicielem gniazda, gospodarzem posesji i ten, ale ogólnie po prostu cała przyroda i to nie chodzi o to, że to są te bociany, bo bociany w całej Polsce, zwłaszcza, że w tym roku mamy straszną rzecz z bocianami, bo padło około 80% populacji młodych boczków w tym roku, no warunki pogodowe, późna wiosna, no przyczyn jest wiele. I tutaj właśnie gospodarz uratował, powiedzmy, jedno z ostatnich piskląt, dzięki niemu ta mała Anna żyje. No i jak widzimy, chowa się pięknie, zdrowo i miejmy nadzieję, że odleci cała i zdrowa. Co by Pan zalecał tym wszystkim, którzy patrzą na te bociany? Jak najbardziej o nie dbać, to znaczy się, nie, tutaj ogromna prośba do energetyki, żeby zabezpieczać w miarę i oznakowywać druty wysokiego napięcia, zabezpieczać słupy, bo tu najczęściej bociany giną, zwłaszcza młode, które uczą się latania, a od siebie tak mogę no, starać się do ludzi, tak jak tutaj akurat człowiek podchodzi do tego z fachową pomocą weterynaryjną i ornitologiczną, ale w momencie, gdy ktoś znajdzie młodego bociana, najlepiej niech go odda do służb, do tego odpowiednich, czyli do weterynarii, które odda tam do... Albo do zoo, czy do tak. Zoo, tak, i tam się zajmą, bo zwłaszcza dzieci jakby przyniosły, żeby nie karmiły go, broń Boże, chlebkiem, jak to dzieci, bo zrobią mu tylko krzywdę. Czyli mówiąc na koniec, kochajmy bociany. Kochajmy i dbajmy ogólnie o przyrodę, więc starajmy się tutaj, jest prośba do rolników po żniwach, nie zostawiać sznurków na polach, nie zostawiać różnych śmieci, folii, bo to jest też bardzo częsta przyczyna, gdzie bociany po prostu zaplątują się w sznurki, giną, nie mogą odlecieć, giną z głodu, połykają te sznurki, no różne rzeczy. Akurat tylko te gniazdy, które są pod kamerami, pod monitoringiem, w Polsce jest ich około kilkudziesięciu, są widoczne, ale są gniazda niewidoczne dla nas, w których dzieją się te same rzeczy, które widzimy pod gniazdach, które są objęte monitoringiem. Czy na Podkarpaciu, czy w Leżajsku też są bociany i dużo ich jest? Blisko Leżajska są, jest pod Jedlarową, są 3-4 gniazda. Tam często jak przejeżdżam, też zaglądam w te gniazda. No dziękuję Panu i życzę bardzo przyjemnych kontaktów właśnie z bocianami i z takimi ludźmi, którzy się bocianami opiekują. Ja bardzo Panu dziękuję i pozdrawiam wszystkich, którzy również interesują się przyrodą. Dziękuję bardzo.